Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie hiszpańska wersja The Wall, która nosiła nazwę The Wall Cambia tu Vida i podobnie jak wówczas większość europejskich wersji była produkowana w studiu 202 w Paryżu, tam gdzie Francuzi, Belgowie oraz Niemcy w pierwszym sezonie. No i na tym się skończyła ta piękna pasta z paryskiego studia chyba, ale mniejsza o to. Hiszpańska wersja tego turnieju The Wall nosiła nazwę The Wall Cambia tu Vida i była emitowana na antenie stacji Telecinco, czy jak to woli Tele 5, od 23 czerwca do 8 września roku 2017. Wyemitowano, z tego co dobrze liczę, 10 odcinków, no i emisja odbyła się w piątki. Gospodarzem programu był Carlos Sobera, to ten pan. No a gra polegała na tym samym, co w naszej wersji, czyli na tym, żeby odpowiadać na pytania i rzucać kulami, najlepiej zielonymi. Oczywiście były zespoły po dwie osoby. No i w ogóle zasady wyglądały tak jak u nas, tylko jedyną różnicą była waluta, no i też stawki wartości kieszeni na ścianie w poszczególnych rundach. A jak te wartości kieszeni wyglądały? O tym za chwilę. W rundzie pierwszej najwyższą wartością było 5000 euro. Mieliśmy również dwie kieszenie po 2000, dwie kieszenie po 1000, dwie kieszenie po 500 euro, dwie kieszenie po 100, dwie kieszenie po 10 i cztery kieszenie po 1 euro. To była runda pierwsza. W rundzie drugiej najwyższą stawką było 50 000 euro, ale były również kieszenie po 25 tysięcy, 20 tysięcy, 10 tysięcy, 5 tysięcy, 2000, 1000. No i podobnie jak w rundzie pierwszej. Dwie kieszenie po 100, dwie kieszenie po 10 i cztery kieszenie po 1 euro. W rundzie trzeciej najwyższą stawką już było 100 tysięcy euro, ale były również kieszenie po 50, 40, 30, 20, 10 tysięcy, 5 tysięcy euro. No i podobnie jak w poprzednich rundach, dwie kieszenie po 100 euro, dwie po 10 euro i cztery kieszenie po 1 euro. Reasumując, w rundzie pierwszej maksymalna wygrana to 75 tysięcy euro. W rundzie drugiej 400 tysięcy bez 2 euro. Natomiast w rundzie trzeciej 900 tysięcy bez 3 euro. Dlaczego bez 3? A to tylko dlatego, że tutaj mamy pewne różnice w formacie. Gdyż w hiszpańskiej wersji The Wall, nie wszyscy to wiedzą, w rundzie trzeciej zamiast 3 rzutów wolnych i, przepraszam, zamiast 4 rzutów wolnych i rzutów karnych, czyli tych pierwszych 4 darmowych zielonych pieczek i 4 darmowych czerwonych, mamy tylko 3. 3 rzuty wolne, czyli te 3 rzuty zielonymi piłeczkami i 3 rzuty karne, czyli te 3 rzuty czerwonymi piłeczkami. O 1 mniej niż w innych wersjach. Tym samym maksymalna wygrana to 1 374 995 euro. I to jest pełen jackpot hiszpańskiej wersji The Wall. Czy ten program powróci na antenę w tym roku? Nie wiadomo. W każdym razie nie słychać nic o tym, żeby ten program miał wrócić. Ale no cóż, pożyjemy, zobaczymy. Do lata jeszcze trochę czasu zostało. No nic, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!